Znajdujemy się w sąsiedztwie budynków zarządu Jeziora Tarnobrzeskiego, które zostały wybudowane w ramach rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego kopalni siarki Machów. Są to budynki, które zostały zaprojektowane i wykonane pod kątem przyszłej eksploatacji Jeziora Tarnobrzeskiego, związane z wymianą wody w jeziorze. Taką ciekawostkę można dodać, jest taka galeria komunikacyjna, która łączy ten budynek zarządu znajdujący się od strony jeziora z budynkiem wałowym, który jest od strony rzeki Wisły. Ta galeria komunikacyjna, o której nie wszyscy może wiedzą, bo jej nie widać, bo ona jest, znajduje się pod powierzchnią terenu, biegnie i pod drogą opaskową zlokalizowaną w rejonie Jeziora Tarnobrzeskiego i pod drogą Tarnobrzeg-Mielec, czyli tak zwaną naszą Wisłostradą. Znajdujemy się w obiektach zarządu Jeziora Tarnobrzeskiego. Tu jest akuratnie pomieszczenie, gdzie znajduje się aparatura kontrolno-pomiarowa, która służy do badania jakości wody doprowadzanej do Jeziora Tarnobrzeskiego z rzeki Wisły. Także podczas okresowej wymiany wody w rzece, podczas wiosennych roztopów i dobrej jakości wody w rzece Wiśle, tutaj jest obsługa, która na bieżąco monitoruje w sposób ciągły podstawowe parametry jakościowe wody. Generalnie te obiekty na dzień dzisiejszy to stoją puste, bo obiekty zarządu za całym Jeziorem Tarnobrzeskim zawiaduje już miasto, jest to własność spółki gminy Tarnobrzeg, natomiast obiekty zarządu zostały jeszcze własnością kopalni siarki Machów, która opiekuje się nimi i praktycznie dba o to, aby doprowadzona woda do jeziora po okresowej wymianie jesiennej miała jak najlepszą jakość wody. Wchodzimy do galerii komunikacyjnej, czyli połącznikiem pomiędzy budowlą wlotową na wale Wiśle zlokalizowanym, a tutaj pomieszczeniem obsługi. Są trzy kanały doprowadzające wodę i czwarty kanał taki samego kształtu jak kanały doprowadzające wody, który jest suchy, który służy do przemieszczania się pomiędzy galeriami. W związku z tym, że jest różnica temperatur pomiędzy tym pomieszczeniem, tą galerią, a temperaturą na zewnątrz, istnieje coś takiego jak skroplanie się wody, co widać tutaj dokładnie na suficie. Jest mnóstwo kropelek wody, która w końcu spada na dół i tym kanalikiem odprowadzana jest w rejon budynku zarządu i tam pompą odprowadzana na zewnątrz. Także żeby tutaj było w miarę sucho, no to jest, służy takie odprowadzenie wody tym rowkiem po prostu dalej. Znajdujemy się teraz w budynku wałowym, gdzie tak jak w budynku po tamtej stronie Wisłostrady znajdują się też pulpit sterowniczy służący do otwierania i zamykania zasuw. Są to bliźniacze, że tak powiem, szafy rozdzielnicze, które pozwalają nam na zamykanie tych zasuw, które notabene tutaj mamy te dwa rzędy zasuw na każdym kanale doprowadzającym. Oczywiście zasuwy mają możliwość ręcznego sterowania, ręcznego otwierania. Jest to co prawda czasochłonne i trzeba trochę siły włożyć, żeby to korbą otworzyć, ale w przypadku jakby zaniku napięcia, czy w ogóle braku napięcia, istnieje możliwość ręcznego otwierania. Jesteśmy właśnie na budynku wlotowym, tutaj wlot do kanałów doprowadzających wodę. Są tutaj kraty zabezpieczające, które zabezpieczają te duże rzeczy przed dostanowieniem się, bo jednak Wisła nasza, pomimo tego, że jest rzeką czystą, jednak po wszystkich takich wezbraniach niesie ze sobą mnóstwo zanieczyszczeń. No i w tym celu zabezpieczenia przed napływem tych niepotrzebnych rzeczy do Jeziora Tarnobrzeskiego są tu kraty, które wyłapują. No i niestety podczas napełniania trzeba to ręcznie po prostu wydostawać z wody na brzeg. Generalnie podczas napełniania to mimo wszystko ta woda jest dużo, dużo czyściejsza, dużej jakości, jest dużo, dużo lepsza po prostu i wygląda dużo ładniej niż teraz po prostu. No kanał to okresowo też wymaga bieżącej konserwacji poprzez czyszczenie, odmulanie jego stanu. No i chyba w zeszłym roku był właśnie tutaj konserwowany, czyszczony, żeby swobodnie woda mogła dopływać. Wszystkie te budynki obiektu zarządu i galeria komunikacyjna, kanały doprowadzające, odprowadzające wodę do Jeziora Tarnobrzeskiego były sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach dotacji budżetowej udzielonej dla kopalni siarki Machów.